sve što možeš u Božić. Može travke, možda u Božić, a na travce možda dostaći kvjetuški, a ti za Božić imaš vodne povrće. A Božićerka rong da treba kšičeć. Skrzydła, skrzydła. Ten kot ma skrzydła. Miała taki śmieszny głos i ściskała mnie. Taką podstawową osobą, która miała pomysł na tą szkołę i która tak naprawdę, trzeba przyznać, gro pracy włożyła w to, żeby ta szkoła zaistniała, to była pani Bożena Abramowicz. Ona była taką osobą, która do tego dążyła i ona wokół siebie jak gdyby skupiła trochę osób takich, które chciały to robić. Nie ukrywam, że większość tych osób to były przy okazji osoby, które miały dzieci w tym wieku, które miały pójść do pierwszej klasy. Na początku to były, kiedy zaczęłam pracować, tutaj tylko dwie klasy. Szkoła miała wtedy siedzibę jeszcze na plebanii u księdza. W parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Bielawie. Sale katechetyczne były przystosowane jako sale lekcyjne i tam też w takiej większej sali odbywały się zajęcia z rytmiki, które prowadziłam. Przeżyłam szok z klas 30-osobowych. Młody nauczyciel wpada do klasy 14-15-osobowej, gdzie spotyka się z ogromną sympatią uczniów, tych mniejszych i większych, to była jeszcze 8 klasa, więc było to zupełnie inne doświadczenie zawodowe niż w szkole państwowej. Powiem szczerze, że traktowano to na zasadzie eksperymentu, że to ma wszystko krótkie nogi, że to po pewnym czasie i tak moda na takie jakby kierunki minie, ale widzę, że powolutku tak i grono pedagogiczne i rodzice dorastali do swoich ról, ponieważ no każdy się uczył swoich obowiązków, żeby nie wchodzić na teren drugiej strony. Do szkoły społecznej trafiłem tak naprawdę chyba w 4. albo 5. roku jej istnienia. Niewiele w zasadzie wiedząc o niej, no tak jak chyba większość mieszkańców Bielawy. Wtedy szkoły społeczne to była rzadkość. A trafiłem do niej za sprawą pana Krzysztofa Molasego, który był wtedy ojcem jednego z uczniów, no Michała, mojego wychowanka zresztą, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i wspominam miło. Pracowałem wtedy w szkole podstawowej numer 6, tam gdzie jest dzisiaj gimnazjum numer 2. I pan Krzysztof przyszedł podczas przerwy do mnie pod gabinet, zaczepił mnie i spytał, czy nie zechciałbym spróbować podjąć pracy na godziny w szkole społecznej jako nauczyciel matematyki. No mówiąc szczerze, bardzo lubiłem, do dziś lubię takie wyzwania i natychmiast się zgodziłem. Początki były rzeczywiście bardzo fajne i bardzo ciekawe, bo ta szkoła wyglądała, nie wiem jak wygląda to do końca teraz, ale przedtem to była taka szkoła, w której wszyscy rodzice znali się doskonale, bo razem sprzątaliśmy, razem remontowaliśmy, malowaliśmy, coś tam zakładaliśmy w tej szkole, bo tak naprawdę szkoła była na początku w klubie spółdzielni na osiedlu 25-lecia. Przez pierwszy rok tam funkcjonowała. Później no, jakieś tam były problemy albo też i brak miejsca, też możliwe, bo tworzyły się następne klasy, a chyba były dwie klasy następne w roku kolejnym. No i po prostu brakowało miejsca. Później to funkcjonowało na plebanii, później udało się uzyskać budynek po dawnym gmachu partii. Tam funkcjonowało, to był dawny budynek chyba szkoły podstawowej numer 8 kiedyś. W każdym razie tam w tym budynku teraz, gdzie jest pomoc społeczna, tam w tym budynku funkcjonowaliśmy dosyć dużo lat i rzeczywiście tam było dużo pracy włożonej, dużo remontów, dużo takich spraw, które spowodowały, że ta szkoła funkcjonowała już jako taka prawdziwa szkoła. Może być jakaś maszyna, może być wiatr, coś fajnego.
elementy na obrazku, które jak znaleźliśmy? Łódź, łódka, a to? That's your nose. Oh no, these two. Jak taka, no taka rodzina, bo przez 9 lat uczyliśmy się w gronie praktycznie tym samym, niewielkim. Była taka ciągłość między podstawówką a gimnazjum. Nauczyciele nie podlegali takiej dużej rotacji jak w innych większych szkołach, więc codziennie obcowaliśmy z tymi samymi ludźmi, no i te więzi bardzo mocno się budowały i wykształcały. To, co pierwsze przychodzi mi na myśl, to jest serdeczność. Zresztą rodzice to widzą, kiedy wchodzą nauczyciele do szkoły rano i spotykają się ze swoimi uczniami, to nie jest to zdawkowe dzień dobry, tylko przytulanie się czy okrzyk na czyść nauczyciela. Myślę, że rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo dzieci w tej szkole. Nas jest tak mało, to jest szkoła, to jest jedna rodzina, troszeczkę większa od typowej, ale jednak wielka rodzina. Z dużym sercem. I wydaje mi się, że to jest to, co nas różni. Dzieci przychodzą do szkoły, są widoczne, są to tak małe grupy dzieci, że jesteśmy w stanie dostrzec nawet nastrój dziecka, które przychodzi do szkoły. Czy wydarzyło się coś złego po drodze do szkoły, czy jest przygotowane. Nawet czasami nie trzeba pytać. Tak dobrze znamy dzieci. Ta szkoła od początku zafascynowała mnie atmosferą, jaka tutaj była. To była taka bardzo przyjazna na pewno atmosfera, gdzie grono nauczycielskie, dyrekcja, ówczesna dyrektor pani Bożena Abramowicz, wszyscy nauczyciele, którzy tu pracowali, a przede wszystkim rodzice uczniów tych właśnie pierwszych klas, tworzyli taką bardzo współpracującą ze sobą społeczność, która no, tworzyła szkołę od podstaw, chociażby właśnie przygotowując bazę lokalową dla szkoły. Były to wspólne, co później stało się tradycją też tej szkoły, spotkania okładkowe czy rajdy wspólne, wycieczki, przygotowywanie każdej szkolnej imprezy. Rodzice nie byli tylko osobami, które oddawały dzieci do szkoły, ale rodzice tą szkołę współtworzyli nie tylko poprzez bycie jak gdyby razem, ale również przez taką pracę. Popołudniami gdzieś jakieś przecinanie żywopłotów, jakieś takie historie, bo tu był teren taki naprawdę wyglądający troszeczkę jak po wojnie, bo ten teren przez dłuższy czas nie był użytkowany, tu było wszystko zarośnięte, zachwaszczone, mnóstwo różnych rzeczy i naprawdę tej pracy było dużo, ale to chyba powodowało, że no, ta szkoła była taka bardzo specyficzna. Rodzice w tej szkole i dzieciaki w tej szkole były jak w domu. Trzeba było coś zrobić, trzeba było coś przygotować, trzeba było wspólnie coś postanowić i to było chyba no, taki ogromny wyróżnik i wydaje mi się, że to była ogromna zaleta. Zawsze jakaś radosna atmosfera, takie otwarcie na ludzi. Pamiętam, jak przyzwyczajałem się do podawania rąk także dzieciom, prawda? I powiem pani, że zostało mi to do dzisiaj jakoś to, taka ufność. Dla mnie wydawało się to normalne, że do nauczycieli mówi się per pani Basiu czy per pani Elu, pani Mario, a nie panie profesorze czy proszę pani, że z nauczycielami wita się przez podanie ręki. Kiedy poszedłem do publicznego liceum, troszkę musiałem zweryfikować te poglądy. A tak powiedział James. Say, biblioteka in English. Library. Very good. Nicola, what's your favorite fruit? Yes. Muszę przeżyć. Ja przeżyłem wydarzenie. Maciej, co to jest? Twarzówka. Julia, co to jest? Jeśli szkoła pozostała taka,
jak ja ją pamiętam, no to mogę doskonale powiedzieć, czym się wyróżnia od innych szkół. No, tą różnicę stanowią zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele tej szkoły. Na to się jakby ta cała społeczność szkoły składa, że to jest szkoła inna niż wszystkie. Przede wszystkim zwyczaje, które przy pierwszym kontakcie ze szkołą bardzo mnie zaskoczyły, czyli podawanie ręki, mówienie do nauczycieli po imieniu, pani Basiu, pani Andrzeju, spowodowało, że te bariery między uczniami i nauczycielami gdzieś znikały i podczas lekcji dzieci zadawały mnóstwo pytań. Tak jak często spotykałem się, że w szkołach publicznych były milczące klasy, to w szkole społecznej było niemożliwe. Wszyscy pytali, wszyscy dociekali, nie było uczniów, którzy gdzieś tam siedzieli cicho, każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony. To jest pierwsza rzecz. Druga to rodzice. No wspaniała grupa ludzi, którzy mieli świadomość, po co przysyłają dzieci do tej szkoły i którzy bardzo z nami współpracowali wtedy no, dla dobra swoich dzieci. No i grono nauczycieli, których no, nie zapomnę nigdy, do dziś mam z nimi kontakt, strasznie miło ich wspominam, naprawdę wyjątkowi ludzie, którzy również stworzyli klimat całej tej szkoły. Poczuciem bezpieczeństwa dla ucznia. W tej szkole nigdy nie czułem się zagrożony, nie czułem, że coś mi grozi, czułem się tam bardzo, bardzo przyjemnie, to po pierwsze. Po drugie, tam są małe klasy i ja uważam, że to jest kluczowe, bo małe klasy pozwalają, żeby ta edukacja odbywała się po prostu jakościowo na wyższym poziomie. Wypada więcej minut na jednego ucznia, wypada więcej nauczycieli na jednego ucznia i przez to wszystko można zrobić, wydaje mi się, dokładniej. Niektórym może to przeszkadza, że nie ma tłumu, za którym można się schować. Natomiast mi akurat to odpowiadało. No i oprócz tego różne inne zajęcia pozalekcyjne, które w normalnych szkołach są zajęciami pozalekcyjnymi, tutaj wchodzą w skład normalnych lekcji, czyli było tam dużo języków obcych, dużo zajęć takich jak gry logiczne, czy na przykład choćby to pływanie, o którym mówiłem. Kameralne klasy, brak tego... tej anonimowości. Praca w tej szkole nauczyła mnie samodyscypliny. Nie boją się wyrażać swojego zdania. Nie boją się dorosłych, bo nie zdarza im się w zasadzie z nauczycielem spotkać takim nas w szkole, który by stanowił dla nich zagrożenie. Było takie podejście, żeby wydobyć z ucznia jak najwięcej. W sytuacji, w której potem trafiłem do szkoły publicznej, gdzie klasa była 30-kilkuosobowa, na zajęciach, na których powinniśmy dużo pisać, no, nauczyciel nie był w stanie przyjąć od 30-kilku osób codziennie i sprawdzić z lekcji na lekcję wypracowania. A tutaj to było możliwe. W związku z tym wspominam przede wszystkim to, że praktycznie cały czas pisaliśmy i czy to pisało się dla siebie, czy nawet pisało się wypracowanie koledzy na przerwie. Pisanie zostało ci do dziś. Tak, no to są podstawy fachu, którego się tutaj uczyłem, więc no, jestem wdzięczny szkole. Są pytane bardzo często kontrolowane, ale też no nie sądzę, żeby któreś z nich czuło się gorzej z tego powodu. No właśnie dlatego, że rozmawiamy z nimi, że to nie jest takie typowe odpytywanie, jak sobie przypominamy z naszych lat szkolnych. To jest po prostu rozmowa. Czasami dziecko powie, no ja tego nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale jutro będę wiedział. No i czekamy na jutro. Szkoła dała mi wiele możliwości, żeby występować na scenie. Pamiętam, że początkowo był to dla mnie duży problem, duży lęk, ale dzięki temu, że nie było wyjścia, było nas tylko 13-16 osób w klasie, no musiałem i zdarzyły mi się nawet parę pierwszoplanowych ról. Pamiętam, że mieliśmy przy tym bardzo dużo zabawy. No i było naprawdę to coś, co pozwoliło w pewnym sensie rozwinąć angielski i też obyć się z byciem na scenie i z mówieniem, co czasami się przydaje potem. Radzą sobie zdecydowanie i wygrywają swoją osobowością i takim nabytym wcześniej poczuciem bezpieczeństwa. Najlepsi moi przyjaciele to są ludzie poznani tutaj w tej szkole i choćby dzisiaj wybieram się do jednego z nich. Wolałabym je. Ja kocham. Zrobić promyczki.
bo masz dwa chlory i jeden tlen. Wystarczy spojrzeć, że ta szkoła, skoro funkcjonuje przez 25 lat, jako jedna z pierwszych, nie wiem nawet, czy nie pierwsza szkoła w województwie wałbrzyskim dawnym, społeczna, która powstała, w dalszym ciągu po 25 latach funkcjonuje i z tego, co widać, funkcjonuje dobrze. Także na pewno jest to sukces. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Wszystkie szkoły, bo jest nas 150 w całej Polsce, myślę, że te wszystkie szkoły mają bardzo dobre założenie. To jest tak, że model absolwenta, który wychodzi od nas ze szkoły, jest takim człowiekiem śmiałym, otwartym, takim śmiało kroczącym przez życie i odnoszącym sukcesy. Mało się udało. Według mnie to jest ogromny sukces. Przecież stworzyliśmy wtedy pani Bożena Abramowicz jako pierwsza, ja jako drugi dyrektor, całe grono rodziców, zarządy poszczególne. Stworzyliśmy szkołę, która już przetrwała 25 lat i ma się bardzo dobrze. Ba, jest to cały zespół, jest to i szkoła podstawowa, i gimnazjum, i szkoła muzyczna. Także to się wszystko rozwija. Mam nadzieję, że być może w przyszłości stworzy się liceum społeczne, co by było doskonałym projektem również dla naszego miasta.